Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie przychodzi z kolejnymi propozycjami. Przed długim świątecznym weekendem proponuje wspólne śpiewanie, a po spotkanie autorskie dla najmłodszych czytelników. Na piątek, 29 października, zaplanowano kolejne spotkanie z cyklu Śpiewajmy Razem. Biblioteka Ratuszowa zaprasza na godzinę 17. Będzie wspólne śpiewanie. Organizatorzy zapewniają śpiewniki i teksty piosenek wyświetlane na monitorach, do muzyki na żywo w wykonaniu Aleksandra. Andry Zabłockiej z zespołem. Oprócz piosenek z lat 60. i 70. w repertuarze nie zabraknie czegoś dla miłośników piosenki biesiadnej i ludowej. Uwaga, w związku z reżimem sanitarnym ilość miejsc jest ograniczona, istnieje możliwość nieodpłatnej rezerwacji stolika. Listopad Biblioteka Ratuszowa rozpocznie w środę, 3 listopada, spotkaniem dla dzieci z Grzegorzem Kazdepkę, autorem książek i scenariuszy filmowych, dziennikarzem i byłym redaktorem naczelnym. Kultowego magazynu Świerszczyk, początek spotkania, organizowanego w ramach cyklu Sprawa dla Czytelnika o godzinie 17.00.